Cześć, piękna aura zachęca do spacerów. U mnie na łąkach jeszcze bardzo dużo kwiatów, a w lesie pełno grzybów. Popatrzcie, jakie piękne kurki, pieprzniki przyniosłem wczoraj z lasu. Dzisiaj chciałem pokazać różnicę między dwoma gatunkami pieprzników. W tym rodzaju pieprznik mamy grupę gatunków bardzo podobnych do siebie, które kiedyś bardzo często łączono jako jeden gatunek pieprznik jadalny. Dopiero badania genetyczne potwierdziły, że jest tam dosyć silne zróżnicowanie genetyczne i oczywiście klasyfikacja tej grupy jest bardzo trudna i tak naprawdę nie jest ważna dla laika, dlatego że wszystkie gatunki z tego gatunku zbiorowego pieprznik jadalny są jadalne i mają podobne właściwości. I tutaj mamy właśnie taki klasyczny pieprznik jadalny, ładnie wybarwiony. On może być zmienny w barwie, ale zwykle jest taki pomarańczowawy. A tu mamy pieprznik ametystowy. To jest gatunek niezbyt częsty, ale dosyć często spotykany u nas w górach, w różnego typu lasach. Tutaj u nas się spotyka i w bukowych, i w świerkowych, i w jodłowych. Popatrzcie, on ma takie jakby kutner i łuseczki na wierzchu, trochę to przypomina kapelusz opieńki. Oczywiście hymenofor typowy dla pieprzników, taki żyłkowany, porozgałęziany. Bardzo często widać tutaj ślad barwy fioletowej. Może u tych osobników bardziej to wygląda jak szara czy brązowawa, ale zawsze jest taki niewielki fioletowy połysk, gdzieś tam przynajmniej na kawałku kapelusza. I właśnie takie właśnie ciemniejsze zabarwienie i taki rodzaj kutneru. Wiele osób się zastanawia, dlaczego pieprzniki nigdy nie są robaczywe. Po pierwsze, to nieprawda. Zdarza się, ale bardzo rzadko, że znajdujemy robaczywe pieprzniki. Popatrzcie, tutaj mamy właśnie jednego z wczoraj ze śladami żerowania jakichś larw owadów pewnie. Tu też dziurki. Ale jest to rzadkie. I pieprznikom często przypisuje się właściwości przeciwrobaczne. Te właściwości są zachowane przy surowych owocnikach. Tak, rzeczywiście pieprzniki można jeść na surowo, przy tym, że wtedy oczywiście spożywamy też ślady ściółki leśnej, gleby, które są na powierzchni owocników, więc może do jedzenia na większą skalę to raczej nie, ale rzeczywiście jeśli chcemy takie terapie przeciwpasożytnicze stosować, to bardzo dobrze organizm przyjmie niewielkie ilości surowych pieprzników kurek. Przeglądałem prace naukowe na temat właśnie właściwości antypasożytniczych kurek i jest ich bardzo mało. Jest dosłownie kilka prac. Jedna z nich pokazuje, że wyciąg alkoholowy właśnie z pieprznika jadalnego, czyli z kurki, działa toksycznie na motylicę wątrobową. Co prawda to działanie nie było zbyt silne. Tam wykazano, że Ganoderma lucidum, czyli taki grzyb chiński, który jest stosowany też często jako w preparatach takich zapobiegających nowotworom, to ta Ganoderma działa dużo silniej. Lakownica. Jakieś tam jeszcze kilka drobnych prac. Natomiast internet aż huczy od opisów właściwości przeciwpasożytniczych. Czy to znaczy, że tak ten grzyb nie ma tych właściwości? Nie. Po prostu tak naprawdę potrzebujemy jeszcze bardzo wielu badań, bardzo wiele roślin jest niezbadanych, słabo zbadanych. Podobnie jest z grzybami i po prostu nikt się tym dobrze nie zajął. Także może jak ogląda to ten film jakiś fitochemik, badacz, biochemik w Polsce, to może by się zajął właśnie właściwościami przeciwpasożytniczymi kurek. Ja się trochę zastanawiam, czy nie jest to przesąd związany z tym, że właśnie
rzadko się spotyka robaczywe kurki, a oczywiście ludzie robakami nazywali zarówno pasożyty, jak i owady, więc nie ma roboków, no to znaczy, że w ciele też będzie zabijał, a ma taki właśnie lekko pieprzowy posmak, więc ludzie myśleli, że pewnie będzie zabijał, ale może rzeczywiście to działało, może rzeczywiście zaobserwowano coś takiego, więc ta wiedza ludowa często jest bardzo cenna. I powinniśmy ją po prostu testować, szanować, bo wielokrotnie okazało się, że różne śmieszne zabobony ludowe okazywały się prawdą. Oczywiście nie zawsze. Zdarza się, że zabobony ludowe są totalnie niepotwierdzone naukowo i jedynie pochodzą z jakiegoś tam skojarzenia, z tak zwanej magii sympatycznej, coś jest do czegoś podobne, no to pewnie to leczy. Więc tutaj też być może była właśnie taka magia sympatyczna, a może nie. Także dużo jeszcze pracy przed nami w laboratoriach i zachęcam do badań nad grzybami. A jak już chcemy testować na sobie właśnie działanie przeciwrobaczne kurek, to wystarczy surowe, umyte kurki, osuszone, zalać wódką czy jakimś powiedzmy mocniejszym alkoholem, destylatem i po prostu sobie wieczorem łyżeczkę przed spaniem spożywać i na sobie testować to działanie, jeśli podejrzewamy, że rzeczywiście mamy robaki albo mamy jakieś potwierdzone, takie może niezbyt groźne zakażenia pasożytnicze, no bo ja tutaj żadnej absolutnie gwarancji nie daję, bardziej tylko informacyjnie o tym mówię. Oprócz nalewek leczniczo stosowano też, czy stosuje się suszone kurki, ale one muszą być suszone w niezbyt wysokiej temperaturze, bo te właśnie właściwości antypasożytnicze mogą zanikać przy grzybach gotowanych lub smażonych. Przy okazji powiem, że kurka jest niskokaloryczna, ale bardzo bogata w witaminy, zawiera i karotenoidy, które tutaj nadają tą żółtą, pomarańczową barwę, jak też witaminę C, witaminę D, nawet niewielkie ilości witamin z grupy B, bardzo dużo mikroelementów, a więc jest to bardzo cenny pokarm, który warto włączyć w naszą dietę, szczególnie jeśli sami go znajdziemy.